Hej, cześć wszystkim, z tej strony Judy i witam was w kolejnym już odcinku z serii Let's Play Harry Potter i Książę Półkrwi. Tak więc oczywiście gra cofnęła mnie z powrotem do tego miejsca, ale to dobrze, bo się spytamy Nika. Otworzyli pewnie. No jasne, że sądzisz, że tak. Tak, przejdźmy sobie tym skrótem. Jestem naprawdę ciekaw, czy rzeczywiście McGonagall wysłała ślizgona, boże kochany, jak ja się języczę czasem. Czy też jednak jest to jakiś... Schody sobie zrobiły jaja. Ale okej, wracają. No prowadź. Prowadź, Nick. Mam nadzieję, że rzeczywiście McGonagall wyzwała nas tam, a nie jest to żadna pułapka. Co? Właśnie odblokowano pudełka z czymś tam, to jest chyba spowodowane tym, że zebrałem wystarczającą ilość godeł? To nie jest, tak nie działa? Że coś nam się odblokowało nowego? Nie wiem. W każdym razie wiem jedynie, że mamy iść do McGonagall. Co, nie mogę biec na sprincie po schodach? Oj, nie fajnie. Las, widać, czekajcie, boisko treningowe. Tu jest wieża astronomiczna, trzeba tędy przechodzić? Really? Dobra, Nick, zapieprzaj szybciej, bo naprawdę spieszy mi się. Chcę wiedzieć, gdzie się znajduje ta wieża astronomiczna i jestem naprawdę ciekaw, czy to jest jakaś pułapka, czy nie. Harry pewnie zaraz się wyjebił o jakiś kamień, ale walić tam. Na razie idzie mu dobrze takie bieganie na szybko. Leć. Czy tędy jeszcze nie chodziłem chyba, czyż nie? W tej części. Tak mi się zdaje. Zaraz zobaczymy, czy nie schowało się tu jakieś godło. To są, da się z tym porozmawiać? Nie, bo to są jakieś... Ej! To wygląda, jakby to było godło. Ten lew miał, ale jakieś takie nieaktywne. Ciekawe, czy będzie jakiś czar, nie wiem, na ożywianie tego, czy cokolwiek. To jest już wieża astronomiczna? Chyba tak. Albo to jeszcze nie jest wieża. Znaczy, my jesteśmy ogólnie w zamku. Więc bez tutaj Judy jakichś teorii spółkowych, gdzie ty jesteś? Na razie trzeba iść za Nickiem. Jest tu, jejku, ileż tu jest minigodeł. A, tutaj trzeba iść, widzicie? To jest tutaj. Oj, ile tam minigodeł pominąłem, teraz wszyscy mnie pewnie wyzywają. Judy, jak ty je marnotrawisz? Ty nie zbierzesz nawet tych 25 minigodeł stworzonych z minigodeł. Gdzie tutaj? A no tak, bo tu było takie zejście. No możliwe. Nick mnie jakoś prowadzi, wydaje mi się, że krętymi ścieżkami. On chce, żebym się zgubił. Dość prawdopodobne, że Nick ma taki cwany zamiar, że chce mi, wiecie, dokuczyć. Zamierza się zachować jak Irytek. Ale dobra. No, nie wiem, jaką ty mnie drogą prowadzisz. Czy to jest... O, tu nie byliśmy jeszcze. No poczekaj. No i już jesteśmy w tym miejscu. Ale tutaj na pewno jest wiele ciekawych rzeczy, które chcę zwiedzić. Co się dzieje? Czego chcesz, Potter? Nie widzę McGonagall, za to widzę dwóch głąbów. Ty jesteś głąbem, który próbuje zobaczyć kogoś, kogo tu nie ma. To Malfoy wysłał tę wiadomość. Ta, bierz go! Na niego! No, tego się mogłem spodziewać, szczerze. Wiadomo, o, walczę, pojedzie pojedynczo. Dobra, spróbujemy rzucić Petrificus. Au, ci nie wyszło. Au. Ale dostałem w pierdol. O, dobra. No i teraz mu przywalmy z tego zaklęcia. No i dostanie mocno. Chociaż no nie, no zablokowane zostało. Chociaż zobaczcie, jakie to jest łatwe. Dostał z Petrificusa, to tam... O dobra, jeszcze raz. Porusz szybko z lewa na prawo. No poruszam, ale nie mogę nic zrobić. O dobra. A, on, bo on... No tak, drętwota wyszła, dlatego to nie zadziałało. O, teraz pewnie z drugim. No spoko, Jezu, czy oni naprawdę myślą, że są w stanie mnie pokonać? Dobra, Petrificus. Aj, dostałem czymś. Nie wiem czym. Ale on się chowa gdzieś tam za regałami. Tchórz jeden. Dobra, Petrificus. Pięknie. I teraz mocne zaklęcie, takie porządne. Chociaż myślę, że i tak bardziej nadaje się nawalanie drętwotą w takim momencie. No tak, bo znacznie szybciej schodzi mu to życie. Bijesz go. Dobra, Petrificus. O, lewi korpusa użyłem teraz przez przypadek. Ale to nawet lepiej. Niech sobie troszeczkę pozwisa. Będzie miał karę za to, że... Ja wiedziałem, że to jest pułapka. Harry mógł się zresztą sam o tym domyślić. Ale no cóż, że nie domyślił się, no to jego problem, ale dostali po dupie. Gdzie Malfoy? Gdzieś się go nie znajdziesz. Przestań, głupolu. Nieważne, i tak stąd nie ucieknie, co nie? Znajdź sposób, aby ponownie otworzyć bramę. Ja rozumiem, że tam jest jakaś dźwignia, albo tak mi to przynajmniej pokazało. A, ja muszę to... A, okej, ogarniam. Na razie musimy zrobić reparo, ale... Harry,
Jak reparo, to tutaj. W dobrą stronę kręcę. Wow, co ja zrobiłem? Nie, reparo to się w tą kręciło, no właśnie. Dobra, ja muszę użyć tego klucza całego chyba, żeby... Tylko jak ja mam go przenieść? To jest też dobre pytanie, mogę go jakoś pod tym przenieść? O, zobaczcie co ja zrobiłem. Jakoś, ej, ale zepsułem go przy okazji, przeniosłem, ale zepsułem. Dobra, jeszcze raz muszę go naprawić. Ale to już chyba nie będzie problemu, bowiem to o to chodziło chyba. Dobra, no i włóż to tam jakoś. Harry, bo to chyba, to jest całość, albo to nie jest całość. O, to jest całość, wiedziałem. Uciekliśmy. A więc Crab i Goyle zaatakowali cię. Co w tym dziwnego? Malfoya z nimi nie było. Czasem nie widać go nawet na mapie Hunsfotów. Patrz! Pewnie go przeoczyłeś. To znaczy, nie może przecież tak po prostu zniknąć. Może Hermiona ma rację, może powinienem zapomnieć o Malfoju i skoncentrować się na Slughornie, ale jak niby mam zdobyć jego wspomnienie? Ron, ja nawet nie wiem, co to jest Horcrux. Piękny, no nie? Księżyc. No, tak. Nie mogę przestać o niej myśleć, Harry. Kocham ją. Ale czy ona w ogóle wie, że istnieje? Jak myślisz? No, miziała się z tobą od miesięcy. Miziała? Nigdy nie przytulałem Romildy. Jakiej Romildy? Ron, zjadłeś te czekoladki? Dała mi je Romilda Vane, są napełnione eliksirem miłosnym. Romilda. Znasz ją, Harry? Możesz mnie przedstawić? Tak, ona jest w gabinecie Slughorna. Tak, na pewno tam jest. Chodźmy. Cześć, Ron. Odrobiłeś pracę domową z eliksirów? Hermiono, jesteś dziewczyną. Dziwię się, że zauważyłeś, Ronaldzie. Jak sądzisz, czy Romilda wolałaby kwiatki czy czekoladki? Nie słuchaj go. Najadł się eliksiru miłosnego. Zabieram go do gabinetu Slughorna. Zobaczyć Romildę. Romilda. Aha. Teraz jestem Ronem, ale jazda. No zobaczcie, Ron się naćpał eliksirem miłosnym. Tego jeszcze brakowało. Ciekawe, czy mogę biegać. Chyba mogę. Zobaczcie, no normalnie nie spodziewałem się, że będę tym razem sterował. O, mogę wyciągnąć różdżkę, fajnie. To mogę sobie dalej zbierać. No nie gadajcie, że teraz to są serduszka. Nie mogę ich zbierać chyba, bo nie mogę napełniać. Wiecie, nie ma... mogę je... Jezus kochany, jak to wygląda. A nie mogę, a jednak mogę. Ale aż strach patrzeć na to. Czekajcie, będąc pod wpływem eliksiru mogę coś podnieść? Albo tutaj, bo chciałbym rzucić w to godło, które teraz tu zauważyłem, ale walić to. No, chyba, że da radę. Czekajcie. Wybacz Harry. Ron niby nie powinien się tak zachowywać w tym momencie, bo jemu spieszno do Romildy. Rzućmy w Harry'ego. Tak jest, walnij w Harry'ego. Harry nie dostał, ale za to jest godło. Okej. Chodźmy lepiej, bo naprawdę widać, że wiecie, te serduszka zaczynają przerażać mnie i są, o mój Boże, straszne. Naprawdę. Nie oszukujmy się. Nawet nie jestem w stanie szybko biec. Tak jest zauroczony normalnie ten nasz Ron. Co się stało? Muron! Szukałam cię! Mam dla ciebie... Daj mi spokój. Harry pozna mnie z Romildą Vane. Muron? Wyjaśnię ci później. Oj, a się obrazi teraz. Ale się obrazi. Dobra, gabinet Slughorna to już tutaj. Przepraszam, że pana niepokoję, ale potrzebuję pomocy. Gdzie ona jest? Co się stało panu Wendy? Wesley, panie profesorze. Romilda? Piękne imię dla pięknej czarownicy. Wchłoknął przez pomyłkę eliksir miłosny. Rozumiem. Wejdźcie. Mam wszystkie składniki w torbie. To nie jest trudne antidotum. Lepiej się pośpieszmy. I pewnie ja je muszę przyrządzić, no jak? Czekajcie, dobra, tego muszę narzucać troszeczkę. Znów nie mam bladego pojęcia, co to jest. Nie wiem, nie mam bladego pojęcia i chyba się nie domyślam. Okej. Jak ja mogłem nie trafić? Tyle czasu marnuję. Ej, no, jaja sobie robicie. Dobra, teraz się udało, teraz do niebieskiej barwy. Szybciej, bo Ron może mieć problemy, jeżeli zaraz się z tego nie ocknie. Czekajcie, ja w dobrą stronę kręcę? No w dobrą.
Tylko to coś strasznie wolno zmienia barwę. Ej, to zmienia barwy czy nie? No dobra, jakoś nie wiem, dlaczego to wcześniej nie chciało mi uznać, ponieważ kręciłem w dobrą stronę. Teraz do takiej różowiastej, jeszcze troszeczkę, pięknie. No, słuchaj, Slackhornia, dobrze wiem i bez twojej pomocy, jak ja sobie radzę. To jest chyba to, co nie? Mhm, tylko trzeba troszeczkę wstrząsnąć. Nie wiem, czy... nie wyszło. Chyba zepsuję to, słuchajcie. Chyba to zepsuję. Muszę to wstrząsnąć, tylko mam zawsze z tym wstrząśnięciem trochę problemu. O, dobra. Jeszcze trochę. O, pięknie. Dobra, może się uda jednak. Może się uda, o ile to kręcenie będzie wystarczająco proste. No, czemu się czasem tak wolno kręci? Dobra. Wow, ja mam... ja mam mało czasu. Mam bardzo mało czasu. Czekajcie, którego teraz trzeba użyć tego? No to tak wygląda. Do czerwonej. Czerwona, wow, jak ja zaraz przegram, co najlepsze. Co jeszcze raz to mam wrzucić? Chyba tak. Wrzucaj Harry. Jeszcze raz, no spoko. Muszę troszeczkę czasu nadrobić, bo... Ej, no bez jaj, nie mam czasu. Czemu mi nie doliczyło nic? Holy shit. No jeszcze raz. No ale zepsułem dzisiaj. Przepraszam, że pana niepokoję, ale potrzebuję... No nie, jeszcze raz będziemy... Co się stało panu? Oj, to jest głupie, moi drodzy, w tym momencie, ponieważ musimy jeszcze raz przechodzić sekwencję rozmowy, którą przeszliśmy przed chwilą. No sami powiedzcie, to jest głupie. Tak, to nie jest trudne, ale daj mi je wykonać już, jak tak bardzo nie chcesz samemu wykonywać. Dobra, może tym razem powiedzie mi się szybciej, bo widzę, że co jakiś nowy dalej eliksir to jest trudniej, a ja mam zawsze problem z tym wstrząśnięciem. Bo albo wstrząsnę za mocno, albo za słabo. Dobra, trzeba szybko mieszać. Szybko mieszaj, Harry. Szybko, bo Ron nie ma tyle czasu, co tobie się zdaje. No, cholera, to mieszanie jest jakieś dziwne. Mieszam naprawdę szybko, a mało z tego wychodzi. Może to trzeba tak uważniej, tak chyba może nawet nie szybciej, ale takie większe kółka zataczać, coś czuję. Wiecie, bo ja chyba tutaj trochę w tym zawalam, że ja muszę robić dokładne kółka zamiast tak szybko. No właśnie, rób dokładne kółka. Rób dokładne kółka. No robię dokładne kółka, a teraz nic. Ech, co za życie. Dobra. No to na pewno to. Wstrząsnąć. Niech się tutaj trochę, wiecie, o pięknie. Do której barwy? Jeszcze trochę. A, dobra, już chybałem, że za mocno. Ale na całe szczęście nie. Dobra, dajesz, Harry. Tym razem jesteśmy chyba znacznie lepiej z czarno, jasne. Teraz to jest znacznie lepiej. Teraz to, co nie? Do czerwonej, czerwona, o jest. Teraz nie wiem, dlaczego tu nie ma takiego czegoś, że od razu rzuć dwa. Tylko wiecie, tak osobno. Nie mam bladego pojęcia. Okej, teraz to i znów wstrząsnąć. Dobra, niech się wstrząśnie. O, dobrze. I do jakiej to jest barwy? Do takiej niebieskawej. Jeszcze. Jeszcze troszeczkę. Pięknie. I podgrzewamy do czerwonej. No już widzę, że tam już niewiele zostało nam. Więc prędzej czy później wykonamy to zadanie. Teraz to, pięknie do zielonawej, takiej dziwnej, ale jednak takiej, no takiej dziwnej zielonej. No w sumie może do normalnej zielonej. Dobra, i znów kręceniem, czy tam mieszanie, Boże, kręcenie. Kręcenie to może być wora. Każdy, kto, nie wiem, chodził do szkoły, słyszał ten tekst na pewno. Boże, no i przez to zepsułem. Boże, usuń dym. Wow, jeszcze wymieszałem odpowiednio, co najlepsze. Czekajcie, ruszaj myszką na zmianę. No ruszam, już chyba nie ma dymu. Dobra. Wow, już bałem się, że zepsułem. Jeszcze wystarczy jeden tego. I do różowej, dobra, jest idealnie. Nawet niezły czas, nie ma co. Myślę, że pójdzie na samą górę. Zaraz się przekonamy. Proszę bardzo, piąteczkę dostaliśmy chyba. nie jest źle. Myślę, że uratowaliśmy Rona. No i co? Pokaże się coś nowego, czy nic? No chyba coś powinno. Dobrze, chłopcze. Wypij trochę toniku na nerwy. Co się ze mną działo? Eliksir miłosny. Czuję się naprawdę podle. Wypij to. A może i dla ciebie też małą kropelkę? Ron? Ron! Profesorze, pomocy! Co? Trucizna? Został otruty? Bezohar, brawo! Właśnie ocaliłeś Wendiego, chłopcze!
zatrzymać Hermionę? Ups, szkoda, że nie możesz przyrządzić eliksiru, żeby pomóc ronowistą Lavender Brown. Całe szczęście, Harry, że wczoraj pomyślałeś o Bezoarze. Całe szczęście, że tam był. Chodźmy, za chwilę zacznie się mecz przeciw Hufflepuffowi. Do zobaczenia na boisku do Quidditcha. Okej, dostań się na boisko do Quidditcha, ale że dzisiaj już troszeczkę gramy, to myślę, że tak jak zwykle robię, że dzisiaj nie pójdę na to boisko, a przynajmniej jestem w ładnej szacie do Quidditcha, fajnie wyglądam, ale myślę, że moim celem, nie, naprawdę myślę, że to się da jakoś zrobić, że to będzie godło do zdobycia, tylko chwilowo go nie mogę podnieść w żaden sposób. Dobra, muszę stąd zejść. Jak mówię, chciałbym sobie znaleźć jeszcze jakieś godła na dzisiejszy odcinek. Aha, dobra, bo to jest takie przejście. Dziedziniec wieży, czekać, tutaj też nie, tu jest, tu jest z powrotem na wieżę z zegarem. Sweet, nie chcę na wieżę z zegarem. Przejdziemy sobie tym portretem, dokąd on nas pokieruje, bo nawet nie wiem. Skrót do wielkich schodów, spoko. Tak, dzielny Cadogan. Ty zawsze jesteś głodna, kobieto, z portretu. Dobra, jak mówię, chciałbym sobie przejść jeszcze na jakieś piętro. Myślę, że ja nie wiem, czy ja na trzecim cokolwiek robiłem, nie wydaje mi się. Tutaj jest, zaraz w ogóle nie piszę, które to jest piętro. Czekajcie, tutaj przejdziemy sobie. A tutaj też nie ma przejścia, to nie jest portret z przejściem. Boże, gubię się na tych wielkich schodach. Ale tu jest już sam parter. Wybrukowany dziedziniec. O, proszę bardzo, zobaczcie, czyli dobrze, że poszedłem na sam dół. I tu można znaleźć, jak widać, coś pożytecznego. Ale na tym wybrukowanym dziedzińcu w sumie można udać się tam, bo z tego co wiem, tam można powalczyć sobie z gośćmi ze Slytherinu, a przynajmniej tak kojarzę, dlatego idziemy tam czym prędzej. Jeszcze dzisiaj moglibyśmy sobie właśnie troszeczkę powalczyć, co myślę, że też byłoby ciekawe. Przed samym meczem taka dobra jest rozgrzewka. Okej, gdzie tutaj tymi schodami? No proszę was, co to za skrót w ogóle jest? Na wybrukowany dziedziniec to nie jest żaden skrót. Jeszcze ludzi jest tu od cholery i trochę, zamiast siedzieć już na trybunach, to sobie tu gdzieś łażą. Czy tu jest tablica do walk? Czy coś takiego? Kto mnie wita? Nie wiem, kto mnie wita. Kojarzę, że ktoś mówił, że na wybrukowanym dziedzińcu można z kimś powalczyć. Tylko jak mówię, ja tu nie widzę tablicy, bo ponoć powinny się znajdować tutaj, znajdować różnego rodzaju tablice. W ogóle mam jakieś takie mini lagi, albo mi się tak zdaje. Tak, idę na Quidditcha. Nie, jest to dla mnie troszeczkę dziwne, wiecie co? Ja tu oczekiwałem, że znajdę jakąś tablicę, ale żadnej takiej nie widzę. W ogóle lagi się zrobiły, ale przynajmniej ja mam takie wrażenie. O, czekajcie, dobra, ja to będę mógł spalić na pewno. No, spal to, Harry, spal to. Tylko zgaduję, że ja muszę w coś walnąć. Tylko czym ja w to walnę? Bo fajnie byłoby zdobyć to godło, bo potem o nim oczywiście zapomnę. Tu jest coś do podniesienia. No, Harry, tutaj, a nie tam się będziesz patrzył. Okej, przesuniemy sobie to bliżej tamtego właśnie. Dobra, puść zaklęcie. I teraz spróbujemy rzeczywiście jeszcze raz. No spoko, spadaj. Zaraz, czy to odrosło, czy nie? O, chyba nie odrosło, to przynajmniej nie odrastam. Tamto, które było obok łajnobomby w poprzednim odcinku, odrastało. Dobra, muszę tylko jeszcze wiedzieć, jak ja w to mam walnąć. Tak, żeby, wiecie, to spadło rzeczywiście. No może teraz. O, piękne. Piękne uderzenie. No i zebrane godełko. 62 na 150. Mam wielkie wrażenie, że na pewno raczej nie uda mi się zdobyć wszystkich godeł, ale oczywiście próba zdobycia ich jak największej ilości to też jest zawsze jakiś pomysł. Czy tutaj nic nie ma? Co dziwne. Tak donikąd prowadzi. Może zaraz znajdziemy coś tu bardziej interesującego. Czy tu na tym dziedzińcu nie można zaś z kimś walczyć? Bo kojarzę, że na jakichś dziedzińcach. O, tu się pojedynkują. Mogę zagadać? Chyba. Mogę ci je dać. Jak mówię, że chcę, to znaczy, że dostanę. Dawaj, to cię nie skrzywdzę. Zbytnio. Hej! Odwal się, Potter. To nie twoja sprawa. No, Harry, chyba nie będziesz walczył z dziewczyną. No nie, no teraz jestem. Nawet jeżeli dziewczyny się kłócą, i nawet jeżeli któraś nie ma racji, to wiecie, to i tak. Bym na miejscu Harry'ego nie walczył, no Harry nie wiedziałem, że się zachowa jak ham i się włączy w tą walkę. Nie no, teraz mi się Harry nie spodobał. Mogę od razu tak powiedzieć. Nie mam pojęcia, co z nią jest nie tak. A, czyli tak się odblokowuje to. Trzeba wykonać jakieś zadanie i wtedy spada. Wiedziałem, że to są godła. Po prostu wiedziałem. Ale i tak mi się nie podoba, że Harry walczył z dziewczyną. Rzuć zaklęcie Wingardium, aby wyjąć eksplodujący kociołek. Na cholerę mi ten eksplodujący kociołek. Co mam nim gdzieś walnąć? Przyjeb gdzieś, niech wybuchnie. Nie, może jakąś ścianę trzeba rozwalić.
Bo w sumie takie, wiecie, eksplodujące kociołki były, były w czwartej części. One służyły do takiej mocnej destrukcji. Tu jest chyba gabinet Dumbledora, co nie? Tak, tu jest gabinet Dumbledora, ale sobie tak nie można od tak wchodzić. Bez żadnego powodu. Naprawdę mam wrażenie, że są lagi. Chociaż nie, może tak mi się tylko czasem zdaje. Teraz nie wydaje się, żeby lagi były. Tu jest wielka sala, co nie? Ja chodziłem po wielkiej sali? Nawet nie wiem, czy ja tu cokolwiek szukałem. Jak widać, wielka sala jest pusta. Może tutaj rzeczywiście ludzie już poszli na mecz do Quidditcha. Tutaj jest... Ej, tu była ta sala zawsze z tyłu. Tylko nie wiem, tutaj chyba jeszcze nie wykonywaliśmy żadnego. Czy można tutaj w ogóle przejść, wejść? Tu nie można. W poprzedniej części była ta izba taka pamięci, czy coś na ten deseń się tam znajdowało. A tu, jak widać, nic nie ma. Jeżeli chodzi o godła, też ich za bardzo nie widzę. Ojejku, żeby w wielkiej sali nie było godła. Aż wstyd. No ale dobra, przynajmniej wiem, że jak zdobyć te tarcze, które znajdują się... Znaczy godła, Boże, godła, które znajdują się przy tych różnych lwach, nie lwach. Jak to aktywować? Już nikt sobie tutaj nie walczy? No jak widać, już nikt nie walczy. Czy mi się zdawało, czy tam coś się znajdowało? Nie, bo ja stąd to ja tutaj przybyłem. Jak widać, tutaj już raczej zbyt wielu interesujących rzeczy nie spotkam. O, znów ktoś tu gada, może coś się dzieje. A nie, ci raczej walczyć nie chcą. Ci raczej sobie, wiecie, tak sobie chcą pogadać. No cóż, no cześć, cześć mała. Czy tam jest godło na górze? Jak mówię, chciałbym znaleźć jak najwięcej tych godeł. Przytrzymaj, aby biec. No wiem przecież, no biegnę. Nie musicie mnie uczyć. No wejdziemy sobie tutaj, jak mówię. Fajnie byłoby... Aha, dobra, tutaj już obczaiłem wszystkie możliwe chyba. Bo tu jest zejście do lochów, tu już chodziłem zbyt wiele razy. Wiem, że w kolejnym meczu czeka mnie mecz z kim to było? Z Hufflepuffem. Czyli pewnie oprócz meczu z Hufflepuffem jeszcze będziemy mieć mecz z Ravenclaw. Co będzie chyba bardzo interesujące. Szczególnie, że gra tam nasza koleżanka Cho Chang. Ale nie widzę tutaj niczego naprawdę innego ciekawego. Tam była do zdobycia, to ją zdobyłem. No widzę, że teraz szukać jednak tych godeł będzie mi coraz trudniej, bowiem Hogwarts coraz mniejszy się robi. Aha, zamknięte, czyli to dopiero będzie odblokowane prawdopodobnie. Jeszcze Aurorzy widać nie wszystko odblokowali. Nie ma tu nic ciekawego. Smutno mi z tego powodu. Kamienny most. Ale tutaj też raczej poszukałem na kamiennym moście wszystkiego. To były dwie tarcze bodajże. Dwa godła. Jezus, godła, nie tarcze. O, wiedziałem, że coś można tu znaleźć. Wiedziałem, że prędzej czy później znajdę coś ciekawego. Rzuć tam, Harry. Piękny rzut. Nie ma co. Ej, czemu tego jeszcze nie zdobyłem? Podnieś to. Podnieś, przyciągnij. O, zobaczcie. Zwykli ludzie też umieją podnosić? No ej, no to było niemiłe. Zamknęła mnie. Chciała mnie zamknąć przy ścianie. Dobra. No poszukujmy coraz bardziej ciekawych rzeczy, ale jak mówię, ja tutaj nie jestem w stanie wszystkiego znaleźć. Czy my tutaj chodziliśmy? Ja tutaj na pewno chodziliśmy. Te niektóre korytarze już przechodziłem po nich ileś tam razy. Tak, idę na Quidditcha. Nie wyglądam, żebym... Nie no, zobaczcie zresztą sami. Chyba widać, jak ja wyglądam. Widać, że szykuję się na mecz. A ludzie i tak się pytają, jakby byli głupi. Okej, jak mówię, ja bym chciał zobaczyć trzecie piętro. Nie wiem, czy ja na trzecim piętrze byłem. I mnie taka ciekawość po prostu bierze. Czy ja nie chodzę w kółko? Nie, bo ja idę ciągle do góry, więc nie mogę iść w kółko. Które piętro? My tu mamy? Nie, to jest skrót do biblioteki. W bibliotece nie ma nic interesującego, nie? Więc tam nie idziemy. No przynajmniej minigodeł sobie troszeczkę nazbieram, a że jest to też potrzebne, no to... Wiecie, przyjemne z pożytecznym. Co my tu mamy? Piętro siódme. No na siódmym piętrze już kiedyś byłem. I nie wiem, czy tutaj jest coś, co mi jeszcze będzie potrzebne. Znaczy może pewnie coś tam ominąłem, zgaduję. Ale jak mówię, raczej chciałbym iść na inne piętro. Tu jest nasz pokój wspólny. Ale on tak... Waje. Violet! Violet, przyprowadź sobie. O! Wiedziałem, że tutaj kiedyś próbowałem, to wtedy nie umiałem jeszcze dobrze rzucać. Ale teraz, że już potrafię, to myślę, że zdobyciem tego godła nie będzie problemem, aczkolwiek mogę się mylić, jak widać. Dobra. Teraz. Pieprznij to. I pięknie. Godło jest moje. 65. Piętro piąte. Czy ja byłem na piętrze piątym? Raczej byłem. Nie chcę tu iść. Ja chcę na trzecie iść piętro. Mi się zdaje, że ja tam coś pominąłem, że ja tam nigdy nie byłem na trzecim piętrze. Aczkolwiek się pewnie okaże, że na trzecim piętrze byłem najczęściej zwykle.
ale wiecie, jak to bywa. Chciałbym sobie obczaić to trzecie piętro. Czy na pewno tam byłem, czy też raczej jednak nie. Gdzie tu jest zejście? Tutaj nic nie ma. Schodzę coraz niżej, żebym nie szedł, to już będzie drugie pewnie. Dobra, tu jest jakiś, ale to chyba ten przenosi nas gdzieś indziej. Skrót na dziecinie z transmutacji. To nie tutaj. Tutaj jest które piętro? Pierwsze, no wiedziałem, że trzecie ominę nas 100%. O Boże, trzecie piętro. Tutaj jest też przejście, tak, to jest skrót do eliksirów, czyli mało dla mnie potrzebne. Gdzie jest to cholerne trzecie piętro? Piętro trzecie, o, zaraz się przekonamy, czy ja tędy chodziłem, czy mnie tu jeszcze nigdy nie było. No może być to trochę interesujące, aczkolwiek już chyba widzę, że ja tędy przechodziłem sobie niegdyś. Wow, ale wysyp piękny, idealnie trafiłem. Okej. No, no cóż, na razie nie zobaczyłem tutaj niczego dosłownie interesującego. Aczkolwiek nie wiem, czy ja tędy chodziłem, naprawdę nie wiem. To jest takie, wiecie, człowiek się zastanawia, czy był tu, czy nie. Oj, wybaczcie mi za chwilę przerwy, już jestem z powrotem. W każdym razie nie wiem, czy ja tutaj przechodziłem. Wydaje mi się, że jednak rzeczywiście ja chyba na trzecim piętrze jeszcze nie byłem. Nie kojarzę tego miejsca. No właśnie. Tu jest kolejne to, którego nie da się wziąć. Czekajcie, mogę z nimi porozmawiać? Nie, nie mogę. Ale ja widzę, że ja muszę rzeczywiście podchodzić, jeżeli jest jeżeli ktoś ze sobą rozmawia. Most... O, dobra. I tu jest kolejna ta tarcza. O, kolejne się pojedynkują. Jezu, czy ja muszę naprawdę dziewczyny bić? To jest aż straszne. Nie, liczę do 10. Raz, 2, 3. Hej, nie musisz się wyżywać. Nawet Tiara Przydziału mówiła, że musimy współdziałać. Tiara Przydziału cuchnie i ty też. O mój Boże, o mój Boże. Dobra, spetryfikuj ją albo użyj Lady Corpusa. Harry, oj, ej, ona mnie zbije. Ja widzę, że ona nas zbije. Dobra, słuchajcie, może i nie lubię bić dziewczyn, ale... Ej, ona mnie naprawdę zaraz mi dowali wystarczająco mocno. No, użyj Protego. Wow, dobra, dało radę. Teraz. Petrific, o, piękny. No to teraz już wygraliśmy tą walkę. Jest ona na tyle łatwa, czy rzeczywiście wystarczy spetryfikować i dowalić z mocnego szaru. No i wygrana. Chociaż tyle. Dziękuję, że ją załatwiłeś, Harry. Trzymaj się. No spoko, jak widać dostaliśmy tutaj. Jeszcze do góry będzie jeszcze jedna. Czyli jak widać, ja rzeczywiście muszę tutaj być takim, wiecie, no, bić dziewczyny. Zobaczcie, do czego ten Harry Potter mnie... a się sam walnąłem kamieniem. Oj, kamienia. Dobra, przywal. No i proszę bardzo, kolejne godło zostało już przez nas zdobyte. Jak mówię, nie jest fajne, że ja muszę rzeczywiście bić dziewczynę, ale cóż, tak mi gra każe. Wiem jedno, moi drodzy, że na tyle na dzisiaj. Pewnie gra i tak cofnie mnie w poprzednie miejsce, tam gdzie skończyliśmy ostatnią ważną rozmowę. Więc i tak sobie będę musiał dojść na boisko, do gry Quidditcha. No ale tak jak mówię, w kolejnym odcinku nam się udaje coraz więcej jej godeł zdobywać bardzo fajnie, chociaż i tak jest ich jeszcze naprawdę sporo, ponad połowa. Ale dobra, moi drodzy, podobało wam się? Nie zapomnijcie ocenić, skomentować, zasubskrybować, zostawcie lajka, a my widzimy się już wkrótce. Tak więc, cześć i czołem i narka!